Pachy, że Fili et Spiritus Sancti. Laudetur Jezus Chrystus. I secula seculorum. Amen. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obnaż mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, aby się pełnił moje mnie Twoją mądrością, wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do tych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice, pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Tobie, Ojcze, oddaję mój język, niech tej będzie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech mój sam będą owocem Twojej miłości mi szukany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie. Amen. Proszę, usiądźcie. Dziś nie za długie rozważanie, ale moi drodzy, spotykam się z Wami z wielką radością. Przez cały październik będę prowadził różaniec, który trwał dziś, będzie godzina 15, wszystko. Te modlitwy. Jesteśmy przy rozważaniu tajemnicy zjednoczenia dwojga serc Jezusa i Maryi, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. W oparciu o rozważanie serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Dziś doszło znalezienie świątyni kolejne piękne rozważanie o tej tajemnicy złączenia się z Bogiem. To zdanie zapamiętać sobie. Im bardziej poznajecie Boga, tym większe jest cierpienie. Dzieci, to jest po ludzku same sprzeczności. Dla mnie to tak teraz proste. Miecz boleści cię przeszyje. Cierpienie Matki Bożej przepięknie jest przedstawione w przeżywaniu tajemnicy święta Matki Bolesnej 15 września. Jej serce jest bite 7 mieczy. I każdy ma swoje znaczenie. My to będziemy wszystko odkrywali. Do tego będziemy dochodzili, jak będziemy jeszcze głębiej Maryję poznawali. Kończę najpierw to rozważanie drugie. To rozważanie tej sekwencji w łonie Dziewicy Maryi przez Ducha Świętego utworzone. Na Golgocie przeszyło serce Maryi to samo ostrze. Upust miłości tych serc. A dając upust miłości tych serc, która rozlała się na nowe potomstwo Adama i Ewy. Już nie będę powtarzał tylko to, co mówi Pan Jezus o Golgocie. To jest wypadkowa tego, co się dokonało już w momencie wcielenia, kiedy nastąpiło zjednoczenie dwojga serc. Gdzie słyszeliśmy? Maria była rajem. Maria była niebem, do którego wszedłem. Miłość zawsze daje życie. Miłość tych dwojga serc była tak wielka, że dała życie nowemu, świętemu ludowi, który odda chwałę Bogu.
Chrystus, dając nam dzień rozważania o sercu swoim, powiedział, że, moi drodzy, przez rozważania od 5 do 34 mówił o zasługach tego serca. A w tych pierwszych chce nam mówić o chwale, o zobowiązaniu człowieka do dawania Bogu chwały. Miłość tych dwojga serc była tak wielka, że dała życie nowemu świętemu ludowi, który odda Bogu chwałę. Pomyślcie, przewrotność demona przy wszystkich reformach liturgicznych Kościoła, na czym polega? Żebyście przestali oddawać Bogu chwałę, a skupili się na aktorach, na trąbce, na grze gitar, na klaskaniu, żebyście wy tylko trwali w emocjach, ale księże było fajnie i szalowo. Tylko określając takie swoje nastawienie w kościele, ty nie wiesz, ale ty mówisz o czadzie piekielnym. Dlatego moje najświętsze serce jest zawsze złączone z niepokalanym sercem matki. Dzieci będą wrzeszczeć, do szaty rozrywali, jakby to usłyszeli, które na zawsze pozostanie dziewicą i na zawsze pozostanie Matką Boga. Perfekcyjne określenie statusu Matki Bożej w tym zjednoczeniu. Tyle, moi drodzy, z tego orędzia. Teraz was biorę na drogę krzyżową o Chrystusie Królu. Tam znalazłem kolejny materiał, gdzie to Pan Jezus w podobny sposób mówi o swojej matce. Moja opatrzność... Nie, weźmy... Moje serce wzywa miłości Matki. Pragnę wesprzeć się na miłości oddanych mi dusz. Gdyby nie było tego zjednoczenia, Matka Boża by też uciekła. Tyle było ataków na Jezusa, tyle poniżej. Przychodzili by mówili, Panie, ale przecież to jest biskup. Biskup! On nie zrobi. Trzeba być mu posłuszny. Złamaliby każdą matkę. Dlatego Pan Jezus wiedział. I przyzywał matki. Widzi też po co? Żeby ona była świadkiem tego wydarzenia, żeby potem nie mieli problemu, że jest w spłotku cielchu. Ona tam była pod krzyżem i w czasie krzywej szła w tym tłumie. Nie ma tu, jest takie też piękne orędzie, które pokazuje, jak Matka Boża szła w tym tłumie. Tak dostojnie, że wszyscy rozwrzeszczani schodzili z jej drogi. Bił z niej taki majestat, że nikt nie był w stanie nic jej powiedzieć. Ale to tylko wynikało z tej tajemnicy zjednoczenia dwojga serc. W którym rozważaniu słyszeliśmy, że każdy z was w naturze ludzkiej Zbawiciela jest w stanie z Nim się zjednoczyć. Być tak doskonałym, być prawie, że doskonałym w człowieczeństwie, to jest do osiągnięcia.
bo w tajemnicy bóstwa to dzieci, przypominam, uczcie się grać na fijance. Ale wtedy człowieczeństwa może cieć za wodę. Co to znaczy, że możecie chodzić na wielkie głębie? Co to znaczy, że za wami pójdą ogromne krzyże? Gdybyś mogła ją widzieć, jak piękna w swoim bólu, z jaką godnością niesie swoją hańbę. Przecież Jezus jest dla niej hańbą. Wszystkie możliwe urzędy ówczesnego świata, państwowe i kościelne, zgodnie z prawem, rozumiecie? Ja jak słyszę państwo prawa, to ja mam wymioty, rozumiecie? Ja po raz pierwszy nie pójdę na wybory, gdzie naprawdę nie jestem w stanie. Jak słyszę państwo prawa, państwo kłamstwa, tak. Wszystko, co nasi budują bez Boga, zawsze będzie kłamstwem. Skoro odrzucili Jego prawo i Jego wolę, nasi rządzący nie są w stanie nic robić, tylko przez obywatelstwo ukraińskie będą na nagle czarnych mórz Ukraińców sprowadzali. Rozumiecie? Czy to rozumiecie ten trik? Moja hańba była jej hańbą. Mój upadek jej upadkiem. Byliśmy zjednoczeni we wszystkim. Pomyślcie, jakie cepiaste umysły są teologów współczesnych i biskupów, kardynałów, którzy nie chcą dogmatu, kapujecie? Nagadali im, że wraz ze święceniami otrzymali mądrość. To się chłopie ćwiczy przez życie w Bogu, a nie w kieliszku, w babach, małych chłopcach czy mężczyznach. Więc budują teologię schronu własnego pustego umysłu i nie są w stanie przyjść i dopomóc światu i wiernych zrobić dogmat, zrobić intronizację, by poszło morze łask. I mnie czasami aż podnosi, bo jesteśmy tak blisko źródła, a oni tylko betonują, betonują, betonują. Zamiast żyć w Bogu, żyje się w przyjemnościach, wyjazdach, kartach, urlopach, tysiąca innych zachcianek, bo już nie chce dolewać oliwy do super płonącego okrętu kościoła. Powtarzam to zdanie. Moja hańba była jej hańbą. Mój upadek jej upadkiem. U Marii Waltorty wiemy, że Matka Boża pod krzyżem z bólu zemdlała. Zdaje się być ostatnią w Izraelu, bo takiej wyrodnej matki w tym momencie nie było w Jerozolimie. No bo wszystko się przypisuje oczyma patrzących jej. Kogoś ty urodziła, kogoś ty wychowała, gdzieś ty, babo, była. A
tu między nimi idzie ktoś? Choćby ich wszystkich związać, te 30 tysięcy pielgrzymów i mieszkańców Jerozolimy tego dnia, dzieci, ani by do kostki nie doszło ich zjednoczenie z Bogiem. Ale dzieci kanonizowali się sami. Długie frędzle, powłóczyste szaty, opinia nieskazitelności wystają na rogach, by pod pozorem pobożności i postów pokazywać, jacy są święci. Tu tę przewrotność w sposób dramatyczny wylewa na nas kapłanów i na współczesnych arcykapłanów. Oni mają jeszcze problem, kiedy ogłosić, żeby nie było mszy świętej bez konsekracji. Kapujecie diabły wcielone. Kapujecie? Chodzące demony między nami. Chcą usunąć Golgotę. Kapujecie? Z naszych oczu. Chcą, by urżnąć ofiarę, bo wtedy już nic was nie uratuje. Chcą, abyście się zdiablili wszyscy. Bogu dziękujcie, że mamy pustelnię. Bo tu do końca życia będzie przeze mnie sprawowana ofiara mszy świętej. Jeszcze z większym pietyzmem i jeszcze z większym ogniem. Uważajcie wszyscy brzydko ubrani na msze, gadający, czy dzwoniący wam telefony. Znacie mnie, że jestem w tym punktem nieobliczalny. Zdaje się być ostatnią w Izraelu, ale wszyscy schodzą jej z drogi. Bo godność, jaką posiada, czyni cały świat jej ubogim sługą. Co zrobił Kościół katolicki? Wywalił Matkę Bożą ze swojej optyki, ze świątyni. Dzieci, szaleńcy, kapujecie? Szaleńcy. Powariowani barbarzyńcy. Hordy tatarskie to było miodzio w porównaniu z tym przejściem huraganu jadących koparek i buldożerów i spychaczy. To moja matka zna prawdziwie moją chwałę. Matka Boża mówiła, gdzie w momencie zwiastowania ja wszystko poznałam. Ja na wszystko powiedziałam tak. Czyli po takiej decyzji, w momencie dialogu z aniołem, co musi przyjść? Tylko zjednoczenie Twojego serca. Ono się dokonuje, kiedy jawi się życie Boga pod jej sercem. Dlatego Pan Jezus mówi, byliśmy zjednoczeni we wszystkim. Będą się bronili, że muszą patrzeć na protestantów, na żywą trumnę, szkielety z księgi proroka Ezechiela. Przecież to musi powiać ożywczy wiatr, by te piszczele kości protestanckie ożyły. A oni mówią, że patrzą na nich i nie mogą zbyt dużo o Matce Bożej mówić. Po coście poszli w kapłaństwo? Trzeba było iść do kościoła szatanistycznego. Dziesiątki tysięcy dziś tych świątyń jest na świecie i potrzebują tam prawdziwych synów diabła i kapłanów diabła. Ona też potrafi w pełni docenić wielkość mojej ofiary.
Boga, Boga, powiedziała mu Jezus Maria, aby dołożył mi cierpienia mojego synowi. Ale uczynił mnie tylko radością serca. To, co miał on przenieść, przeżyć i doświadczyć, co było przepisane odwieczną wolą Boga, mimo takiej pozycji nie dało się nic tego naruszyć. Współcierpi ze mną na wszystkich płaszczyznach mojego człowieczeństwa. Dzieci, dla mnie to jest ogromne nowum. Bo jak zaczną brzdykać, że to jak na płaszczyznach współboga, rozumiecie, to jest bardzo rewelacyjne zdanie, rozumiecie? Bo i ile ci trudnie synowie diabła zdają pytań, ale to wy nie znacie. Jak zaczną się nadymać, jak zacznie jeden drugiemu kadzić, jakie ma zasługi, jakie edycje, co nie napisał, jakie terminy nie wymyślił. Jak nie uwzględnisz jego nadętego brzucha i buńczucznej głowy pania, no to dzieci, nic z tego. Współcierpi ze mną na wszystkich płaszczyznach mojego człowieczeństwa. Pojmuję jednak również mój boski ból, który jest bólem nieskończonej miłości. Pojmuję, ale nie może być na tej pozycji, bo nie jest Bogiem, kapujecie? Dzieci, gdyby wam tu obecnym Pan Jezus dał łaskę i byście doświadczyli przeżywanie Jego bólu, to nie wiem, ile byście dni płakali, co On przeżywa na przysiętej. Na każdej przysiętej wodziłoby z ciebie morze łask. Znaczy mu morze łez. Nie ukrywam, że czekam na ten dzień, kiedy Bóg mi to pokaże. Co dalej, to już poprowadzę jutro, bo jeszcze połączę to rozważanie z różańcowymi, żeby też wystarczył materiału. Amen. Czyli to są rzeczy nieprawdopodobne, jakie daje Bóg. Kupujecie? W tej dzisiejszej mojej bitwie zmęczenia, bo nawet chciałem się wodą polewać już, wytrzymałem i szła ta lawina potęgi tych słów, nie tam to w tej mojej bitwie cielesnej, ale duch to, co istotne, cały czas była, bywał też.